Małgorzata Borkowska, mistrz, i Agnieszka Pawlitko, uczeń. Te dwie panie połączyła wspólna pasja, a w ramach stypendium Mistrz Uczeń Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi ich drogi jeszcze bardziej się połączyły. Spotykamy się u pani w pracowni, u pani w domu. Jest też tutaj Agnieszka, już się dowiedziałam, że mistrz i uczeń. Powiedzcie nam coś więcej właśnie o tym projekcie, o tej waszej współpracy. No w sumie to wyszło, tak cieszymy się, że udało się nam uzyskać to stypendium. Przez pół roku mogłyśmy się razem spotykać i uczyć się haftować, to znaczy ja oczywiście, uczyć się haftować efektem finalnym będzie suknia cieszyńska. Mamy już gotowy żywotek, który po prostu będzie trzeba przyszyć po prostu do sukni. Ten żywotek tutaj, ten zielony. No jak tutaj się współpracuje z Agnieszką? Takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę. No bardzo dobrze. Najważniejsze, że dziewczyna chce. Że chce się tego nauczyć. No, naprawdę trudno mi było znaleźć kogoś, kto by chciał przejąć po mnie tą wiedzę. Znalazła się taka dziewczyna, która chciała i namówiła mnie na to, więc jestem szczęśliwa, że to pójdzie gdzieś dalej, bo ja mam wiedzę od Michaliny Prus, którą uczyła pani Marcinkowa i to jest takie przekazywanie z pokolenia na pokolenie. Myślę, że dzięki Agnieszce nie zaginie. To nie jest łatwa praca, to nie jest takie proste wykonać taki żywotek. Żeby dojść do efektu, że już mamy, to naprawdę trwa bardzo długo i wymaga dużo cierpliwości, dużo wiedzy takiej fachowej, która po prostu jest niezbędna, żeby on miał i fason, i rozmiar, i żeby był tradycyjny, żeby nie odchodził w formie do czegoś tam nie wiadomo czego, nie? Materiały mamy takie, jakie są dostępne, więc tu widać, jak stare żywotki miały inne te taśmy. My mamy takie, jakie są teraz dostępne, ale trzymamy się tych zasad, które zawsze obowiązywały i mam nadzieję, że przekazałam te wiadomości. Tutaj pomysł był, Agnieszko, twój całkowicie, jeżeli chodzi o kolorystykę, jeżeli chodzi o to wykonanie. Dlaczego taki pomysł? To taki wiosenny już bardziej. I co było dla ciebie najtrudniejsze, takim największym wyzwaniem tutaj przy pracy nad tym żywotkiem? Tak, motyw jest oczywiście cieszyński, czyli nasze piękne cieszynianki. Ten pomysł się zrodził już tak kilka lat temu, ale nie mogłam go zrealizować i właśnie to stypendium tak jakby popchnęło mnie do realizacji i w końcu powstała nie ta suknia zielona, no motyw cieszynianki. Ja tutaj troszeczkę zrobiłam tak jak było na tych XIX-wiecznych żywotkach, że nie tylko to złota nić, pod złotą nicią jest tekturka, ale również pod tymi zielonymi jest tekturka, bo normalnie teraz jak haftuje się kolorowe żywotki, to one są właśnie bez tego podkładu, bez tej tekturki, a właśnie na starych żywotkach zauważyłam, że kiedyś tak robili i tak postanowiłam to skomponować, myślę, że te zielenie do siebie pasują i właśnie powstała taka wiosenna kompozycja. Wiosenna kompozycja i w tej wiosennej kompozycji będziemy cię mogli zobaczyć wiosną. Dokładnie tak. W styczniu planujemy takie podsumowanie już całości. Odbędzie się to w Domu Narodowym, w Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, gdzie tam też właśnie z Małgosią opowiemy o tym stroju cieszyńskim, o tym jak, co nam było potrzebne do wykonania, bo tak jak tutaj Małgosia mówiła, jest to bardzo dużo pracy i tylko ten, który weźmie i sam zrobi taki żywotek, zrozumie o co chodzi, bo to są naprawdę godziny poświęcone i często jest tak, że coś nie wyjdzie, trzeba pruć, no i powtarzać i powtarzać, aż dojdzie się do takiego po prostu etapu. No to ja tu jeszcze teraz panią podpytam. Na co trzeba zwracać uwagę właśnie, wykonując takie te żywotki? Co jest takim największym wyzwaniem? Bo tutaj Agnieszka zaznaczyła, że to bardzo dużo pracy, że to jest bardzo czasochłonne. Pani tego nie policzyła, jeżeli chodzi o godziny? W życiu nie liczyłam, ile godzin na to poświęcam, bo od samego projektu, który, wie pani, żeby to pasowało, żeby to na przykład tu mam taki inny kształt, bez taśm. No więc to jest sporo czasu
jaki kwiatek, jaki listek, jak to ująć, jak to namierzyć. To naprawdę trwa i trwa, nim się mi to w głowie ułoży. Potem jest czas przenoszenia tego na te rozmiary, prawda? Czas przyszywania. Szyje się dwiema nitkami. Z dołu jest nitka czarna, która jest taka transportowa, a tą złotą się kładzie tylko po górze. I to po prostu polega na tym, że się jedną nitką, tą złotą przewodzę tu i tu, a czarną łapię w krawędziach na tej tekturce. No więc i wyciąć tą tekturkę. I naprawdę, naprawdę to trwa i trwa, bo każda niteczka jest osobno złapana. Nie do wiary, jak to dużo czasu zajmuje. No. I taka ciekawostka, już się dowiedziałam, że tego się nie pierze. Tego się nie pierze. Góry się nie pierze nigdy. Czasami można wymienić, nawet kobiety wymieniały doły, jak już były zniszczone. Natomiast żywotek sam w sobie jest nie do prania, bo on jest tekturą wypełniony, więc on, tektura by rozmokła. Później jak już się ubierze w całą tą taką suknię, no to się wygląda tak pięknie, jak Agnieszka tutaj dzisiaj. Także to też musi kosztować. Zapewne. Na pewno cała suknia, nie mówiąc już o biżuterii, która też jest w komplecie, to po prostu jest majątek. Ale o to chodzi, no bo przecież jak się też tyle pracy w to wkłada, no to też to później ma wartość odpowiednią. Ma wartość, no tak. Kobiety o to dbają. Te panie, które już mają moje żywotki, mają te suknie z tymi moimi haftami, mają przeważnie na to uszyte pokrowce. To pięknie wisi gdzieś tam schowane. Jest to tak zabezpieczone, żeby się nie kurzyło, nie świeciło, wiadomo, że no, wiem o tym, że no, to jest majątek dla takiej kobiety i ona sobie to ceni i odpowiednio dba. Ważne też jest to, żeby to było lustrzane odbicie, żeby to było to samo, żeby to się nie różniło. Żeby to było to samo i właśnie problem jest w aksamicie, który ma swoją grubość i te włoseczki prowadzą te... Trudno jest umieścić tekturkę bardzo równo. Ja to robię w ten sposób, że na płótnie z tyłu jest namalowany ten wzór i on jest przefastrygowany naprzód i dopiero na tym się wycina ten sam wzór z tekturki, który też trzeba było nanieść i umieszcza się w tych miejscach, gdzie ta fastryga. No i potem trzeba usunąć oczywiście fastrygę i wtedy można liczyć na to, że jedna i druga strona będzie symetryczna. Nie można sobie tak jeść na skróty. Nie da się. A to ludzi zniechęca, no zniechęca. Młode osoby się nie chcą tak już bawić. Czyli technika to jedno, umiejętności to drugie, ale przede wszystkim cierpliwość. Cierpliwości trzeba mieć dużo. Ja mam taką naturę cierpliwą. A Agnieszka jest innej natury, natomiast chce. I to też jest bardzo ważne. Można ćwiczyć cierpliwość. Można ćwiczyć, tak, tak. To naprawdę uspokaja i jestem miłośniczką audiobooków i ja sobie siedzę i sobie słucham i robię dwa w jednym. Uwielbiam to. I można się i odstresować i zrelaksować w taki, jak wychodzi. Bo jak w drugą stronę, to wtedy można się zdenerwować. Ciężko jest na przykład wymyślić, jak to ma wyglądać, czy ten kwiatek ma być złoty, czy... Ja nawet przy tym prostym wzorniku się męczyłam. Chciałam pokazać, jakie są możliwości, jak można pograć tutaj w tym, tak. ale widzi pani, no to właśnie, czy to ma być taki, czy taki, czy w ogóle srebrny, czy złoty. Jak go zrobić na srebrno, to będzie inaczej wyglądał, nie? Jakby go zrobić kolorowo, też robi inny efekt. No i to wzornik jest po to, żeby po prostu pokazać różne możliwości i różne wzory kwiatów. Mhm. Tam są listki. Mhm. Czyli to są takie wzorniki. Takie wzorniki. No to zrobiłam na potrzeby tego stypendium, bo chciałam Agnieszce pokazać, jakie są możliwości, jakie mogą być listki zakończenia i tak dalej, i tak dalej. No. A oprócz tego jeszcze trzeba mieć swoją wizję na to, jak to ma wyglądać. Jak to ma wyglądać, jak to chce wyglądać, bo Agnieszka miała wizję w głowie już, nie? Kilka lat. Tutaj będzie ten zielony żywotek, ale w planach już są kolejne. Tu jeszcze, Agnieszko, tutaj pochwal się, jakie już tam masz plany w głowie. Tak, są plany. Tym razem będzie to brąz.
I kompozycja jesienna. Wiem, że jest zima, ale jednak takie jesieni... Do jesieni będzie gotowy. Do jesieni będzie gotowy, więc mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować, bo mam już plan. Ale tu oczywiście pod czujnym okiem mistrza. No mam nadzieję, że mi pomoże. Zawsze pomogę, jestem do dyspozycji, tak, jak tylko będą pytania, to są odpowiedzi. Czyli co, mistrz i uczeń i teraz czekamy już na finał, czyli Agnieszko, będziemy cię chcieli zobaczyć w tej zielonej sukience pięknej. Finał, tak jak mówiłam, będzie w styczniu, więc już zapraszam do Domu Narodowego, tam będzie cała suknia. No i my z Małgosią odpowiemy chętnie na pytania państwa, bo na pewno będą takie. Powiemy może więcej jeszcze o niciach, o tych elementach, o koralikach, jak to jest, żeby to wszystko razem pasowało, bo tak niby XXI wiek, a jednak trudno dostać dobre i odpowiednie materiały do zrobienia takiego żywotka. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Proszę, dziękuję. Dziękujemy również. Bardzo.